Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Bagalo Sodders in the house. Mamma the doopy about. Rodzina pieniaczy. Sierpień. Skarga na przychodnię medycyny pracy za opieszałość. Afrodycie pokazują się paznokcie u nóg. Wrzesień. Odrzucenie za pośrednictwem prawników odsetek. Za internet sprzed 5 lat. Afrodyta ma jędrną łydkę. Październik. 1. Odzyskanie za pośrednictwem komisji kilkusetek z faktury zawyżonej przez dewelopera. Afrodyta kłaszcze nową rzepkę w kolanie. Październik 2. Odrzucenie odrzuconej reklamacji obuwia objętego 2-letnią gwarancją, a które po pół roku się zeszmaciło. Afrodyta dotyka łona. Listopad 1. Zaszantażowanie rzecznikiem praw szantażującego sprzedawcy biletów lotniczych. Afrodyta ma brzuszek i to od razu płaski. Listopad 2. Założenie skargi za naliczenie pakietu TV, który miał być darmowy w promocji. I semantyczna dyskusja na temat promocja nie równa się oszustwo. Afrodyta patrzy, jak dojrzewają jej piersi. Listopad 3. Grożenie prawnikiem masażystom na kupon promocyjny, którzy nie chcą umówić wizyty w przewidzianym czasie.
Afrodyta masuje sobie policzki. W grudniu Afrodycie urosną włosy i wyjdzie w świat myć nimi stopy tym wszystkim, których my wskażemy, że trzeba im zmyć głowę. Za każdym rogiem brudni oszuści wywołują boginie z morza. Po jednych spływa, inni spływają.